Kościół jest jak orkiestra. Słyszeliśmy o tym w zeszłym tygodniu, jak mówił o tym brat Rafał. I jak w orkiestrze są muzycy grający na różnych instrumentach po to, żeby razem zagrać wspólnie jakiś utwór, tak w Kościele mamy różne, niezależne, bo działające w swoich obszarach, ale współzależne, dlatego że skupione koniec końców na tym samym celu służby. Mówimy o Kościele i o służbach ze względu na to, że K5N rozwija się w trzyletnich okresach i taki trzyletni etap, okres właśnie dobiega końca i jest to chyba dobry moment, żeby przypomnieć sobie, po co tutaj jesteśmy jako Kościół. Czym jest Kościół? Po co tutaj jesteśmy? I zastanowić się wspólnie nad tym, jak powinny wyglądać nasze służby. Zadać sobie pytanie, po co tu jestem? Jaka jest moja rola? Jaka jest moja służba? Czy już weszłam w moją służbę? Jeśli nie, dlaczego nie? Co mnie powstrzymuje? Czego mi potrzeba? Sięgnijmy jeszcze raz do fragmentu, który czytaliśmy w zeszłym tygodniu, który pochodzi z 4 rozdziału listu do Efezjan. I czytamy tam tak. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Mowa tutaj o 5 służbach i te służby są niczym 5 palców jednej dłoni. Każdy jest trochę inny, ale potrzebujemy ich wszystkich, jeżeli chcemy coś porządnie chwycić. Dzisiaj skupimy się na jednej z tych służb. Będziemy mówić o apostołach. I kim jest apostoł? Apostoł jest osobą, której życie charakteryzuje misja. Jest osobą, która dociera tam, gdzie Kościół jeszcze nie zaznaczył swojej fizycznej obecności. Kimś, kto daje początek obecności Kościoła w takim miejscu i później organizuje życie Kościoła tam, gdzie Kościół dociera. Słowo apostoł wywodzi się z greckiego słowa apostello, które znaczy posyłam. Stąd apostolos to posłany albo po prostu posłaniec. I skoro apostoł to posłaniec albo posłany, to pojawia się pytanie, kto jest tym, który posyła? I wróćmy jeszcze na moment do 4 rozdziału listu do Efezjan. Każdemu zaś spośród nas została dana łaska, zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Dlatego powiedziano, wstąpił na wysokość, powiózł za sobą jeńców, rozdał ludziom dary. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Tym, który posłał, ale nie tylko posłał, tym, który ustanowił, jest nasz Pan Jezus Chrystus. I sprawa bycia apostołem to nie kwestia widzimisię indywidualnych osób, ani też wspólnoty, ale powołanie w Kościele jest nam dane przez Pana Jezusa Chrystusa, który ustanowił te osoby, a Kościół jedynie rozpoznaje ich obdarowanie i może im wspomóc w realizowaniu tego powołania. Więc skoro tym, który posyła, jest Pan Jezus Chrystus, to można by dalej zapytać, z czym w takim razie posyła? I wracając jeszcze raz do listu do Efezjan, widzimy tutaj Pana Jezusa Chrystusa, który
jest zwycięzcą, który triumfuje, który zasiada po prawicy Boga, wstępuje na wysokość. I jako ten zwycięzca jest właśnie tym, który daje dary. I to, z czym posyła, to wiadomość o zwycięstwie. O tym, że Jezus Chrystus przez to, że przyszedł na ziemię jako człowiek i umarł na krzyżu, wykupił nas od grzechu i śmierci. Dał nam możliwość życia w końcu, takiego życia, do jakiego zostaliśmy stworzeni. Życia w relacji z żywym Bogiem. Jest to coś, o czym nie możemy nie mówić. Dlatego też właśnie potrzebujemy apostołów. I to jest ta wiadomość, ta dobra nowina, z którą wychodzimy i którą chcemy przekazać światu. Więc skoro to Pan Jezus, głowa Kościoła, jest tym, który ustanawia, tym, który posyła z dobrą nowiną, zostaje jeszcze jedno pytanie. Kogo posyła? Może Ciebie. Może Ciebie. Może Ciebie. Jakie jest Twoje miejsce w Kościele? Do jakiej służby powołał Ciebie Pan? Czy Twoje serce wyrywa się właśnie do tego, żeby być apostołem? Jeśli brak Ci pewności w tych kwestiach, przemódl wątpliwości. Często być może mamy rezerwacje, bo nie lubimy być tym, kto jest na froncie, ale bycie apostołem wcale nie musi wiązać się z tym, żeby od razu być zawsze wszędzie pierwszym. Mamy już tutaj w K5N GUS, grupę usługującą słowem, która zrzesza tych, którzy chcą realizować swoje powołanie jako nauczyciele. I może czas, żeby powstała podobna grupa, która będzie zrzeszać, zbierać razem osoby, które chcą wychodzić do świata jako misjonarze i działać w ten sposób dla Kościoła. I wiem, że jest wśród nas co najmniej jedna osoba, która czuje tego rodzaju powołanie i brat mówił nam o tym, że jego serce wyrywa się na myśl o tym, że mógłby pójść w nowe miejsce i tam dać początek nowemu wyrazowi Kościoła. I to jest brat Rafał, którego słuchaliście tydzień temu. Jeżeli ty też czujesz tego typu powołanie, czujesz, że Bóg powołuje cię do bycia apostołem, misjonarzem, to zgłoś się do Rafała. Rafała dzisiaj nie ma. Możesz podejść do mnie. Ja dam znać Rafałowi, skontaktuję cię z nim i kto wie, może to będzie początek czegoś pięknego, czegoś, co przyniesie chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Okazji do działania nie brakuje. Jako wspólnota K5N mamy okazję do tego, żeby działać misyjnie w Mołdawii, w Bułgarii, ale bycie apostołem nie musi oznaczać tego, że działamy w jakichś bardzo odległych stronach świata. Jak spojrzymy na naszą liczebność w Polsce, to chyba trzeba przyznać, że mamy jeszcze spore zadanie do wykonania tutaj na miejscu. Stąd bycie misjonarzem nie musi oznaczać od razu jechanie do Mołdawii czy Bułgarii. Może być działalnością w dzielnicy Poznania, do której Kościół jeszcze nie dotarł i w której nie zaznaczył swojej obecności. I można by zapytać, co ja mogę? Czy ja jestem kimś, kogo Bóg może użyć? I mam pewną historię chrześcijanina, który żył w XVIII wieku. Miał na imię Granville Sharp, mieszkał w Anglii, był najmłodszym dzieckiem z dziewięciorga. Jego rodzicom nie wystarczyło pieniędzy na edukację ich dzieci, poza dwójką najstarszych braci, stąd Granville Sharp został urzędnikiem w jakimś państwowym biurze i w pewnym momencie życia spotkał osobę, która uważała, że myli się co do tego, kim jest Jezus Chrystus, właśnie ze względu na to, że
nie czytał Słowa Bożego w oryginalnych językach. I to sprawiło, że poświęcił 3 lata, jak mówi jego biografia, poświęcając sen i życie towarzyskie na to, żeby poznać język hebrajski i grecki. To zaowocowało tym, że dzisiaj wydania naukowe hebrajskiej Biblii ciągle noszą ślady jego wpływu korespondencyjnego na jeden z największych autorytetów w dziedzinie hebraistyki jego czasów. Jeśli chodzi o język grecki, mamy zasadę, która od jego imienia została nazwana zasadą Granville'a Sharpa, która ponad wszelką wątpliwość pozwala nam stwierdzić, że kiedy w liście do Tytusa czytamy, że oczekujemy objawienia się naszego wielkiego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, to ten wielki Bóg i Zbawca odnosi się do jednej i tej samej osoby, do Jezusa Chrystusa. Gramatycznie nie ma co do tego w zasadzie dzisiaj wątpliwości. Ale to nie jest wszystko, co możemy powiedzieć o Granville'u Sharpie. Pewnego razu był świadkiem tego, jak pan zatłukł kolbą pistoletu swojego czarnoskórego niewolnika niemal na śmierć. Wziął tego pobitego do domu i pomógł mu wrócić do zdrowia. Kiedy jego pan upomniał się o tego niewolnika, Sharp odmówił oddania mu tego człowieka i to zaczęło dwuletnią serię rozpraw sądowych. I żeby obronić tego człowieka, Sharp zaczął studiować prawo. Skończyło się to tym, że ten człowiek stał się wolny, a tamci ludzie pożałowali tego, że to wszystko się zaczęło. Później, ze względu na to doświadczenie, które zdobył, jego wkład był instrumentalny w uchwaleniu w Anglii prawa, które mówiło, że każdy niewolnik, który przypływa z Ameryki i stawia stopę na angielskiej ziemi, automatycznie staje się wolnym człowiekiem. To jego doświadczenie dalej pomogło mu w tym, żeby korespondencyjnie mieć wpływ na osoby, które działały na rzecz wyzwolenia niewolników w Stanach Zjednoczonych. I po rewolucji amerykańskiej, kiedy masa byłych niewolników wróciła do Anglii i nie mieli tam życia, Sharp postanowił dać im dom. Kupił kawałek ziemi w Afryce, w Sierra Leone, po to, żeby założyć państwo, w którym ci ludzie mogliby znaleźć nowy dom i zacząć życie od nowa. W pierwszej turze pojechało tam 400 byłych niewolników i 60 ochotników z Europy. Miasto, które wtedy założyli, zostało nazwane na jego cześć Granville Town. Dzisiaj nazywa się Freetown i ciągle można je znaleźć na mapie. Jest na zachodnim wybrzeżu Afryki. Całkiem nieźle jak na taki początek, jak na kogoś, kto nigdy nie opuścił granic Anglii. Na nagrobku Sharpa opisane są wszystkie te jego dokonania. Jest tam też umieszczona tablica, którą jedna z fundacji afrykańskich dodała tam, która jest komentarzem na temat tego, co tam znajdujemy. I brzmi tak. Jeżeli ktoś podejrzewałby, że słowa, które tu czyta, to uprzejma przesada, to niech mu będzie wiadome. Nie czyta przesadnych pochwał, ale historię. I można by zapytać, co ja mogę? Myślę, że możemy zwrócić się do wcześniejszego rozdziału listu do Efezjan, gdzie czytamy: temu, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. Jezus Chrystus może uczynić przez ciebie o wiele więcej niż myślisz. Stąd jeżeli czujesz powołanie do bycia apostołem, to może to jest dobry czas, żeby zacząć coś nowego. Chciałbym jeszcze tylko pomodlić się na koniec w związku z tym. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty ustanawiasz i że Ty powołujesz. Dzięki Ci za to, że Ty przyszedłeś, żeby umrzeć za nas wszystkich, żebyśmy my mogli mieć życie i
nie żyć już na wzór starego ziemskiego człowieka, ale żyć na wzór tego, który przyszedł z nieba, w relacji z Bogiem. I dzięki Ci, że mamy tak wielkie poselstwo do przekazania. Proszę Cię, daj tym, którzy czują powołanie do tego, żeby z Nim wychodzić, jako apostołowie, misjonarze, żeby oni weszli w swoje powołanie i przynieśli tym Tobie chwałę. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen.